Dzień dobry, to ja chciałabym zapytać europosłankę Różę Thun o to, co Europarlament ma zamiar zrobić z dziedzictwem kulturowym Stoczni Gdańskiej i z nową zabudową bardzo dużej arterii, która przetnie tereny postoczniowe i rzeczywiście będzie to taka już przestrzeń zupełnie nie dla ludzi, też na to, co się zapowiada, też nie dla kultury, więc moje pytanie brzmi, jak mają zamiar uratować stocznie w jej sensie kulturotwórczym i społecznym. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o dziedzictwo, czyli pamięć, rozumiem, o Stoczni Gdańskiej i pamięć o tym, jaką wielką rolę, historyczną rolę odegrała w najnowszej historii Polski, to myślę, że po pierwsze zależy to od nas samych, a nie od Parlamentu Europejskiego. Przede wszystkim zależy to od Polaków, na ile chcą tę pamięć, wspaniałą pamięć, zachować. Po drugie, trzeba dobrze wykorzystać to, co po prostu jest. Tu chyba nie ma potrzeby tworzenia nowych instrumentów, zresztą nie wiem, czy da się je zrobić. Dostajemy w Polsce największe fundusze strukturalne z wszystkich krajów członkowskich. Teraz ciągle jest mowa o sławetnych 300 miliardach złotych. Trzeba je dobrze wykorzystać. Na pewno można je wykorzystać również na tworzenie takiej przestrzeni, tam gdzie zagospodarowanie tej przestrzeni, tam gdzie wszystkie ważne wydarzenia w Stoczni Gdańskiej się odbywały, które nie zniszczą tej pamięci, albo nawet tak, żeby ją bardzo wyraźnie dla następnych pokoleń podkreślały. Unia Europejska nie ma kompetencji w sprawie edukacji i kultury, ale powstają różne programy międzynarodowe, które są współfinansowane przez Unię Europejską. I tu na pewno możemy się starać o to, żeby więcej osób przyjeżdżało do stoczni, żebyśmy pamiętali o niej, żeby ona była jakimś takim centrum spotkań, centrum pamięci, centrum rozmów o demokracji, o wolności. I chyba tylko w tym duchu i w takim zakresie można jakoś na to wpływać przy pomocy parlamentarzystów z Polski i parlamentarzystów z innych krajów. Ale nie wydaje mi się, żeby parlament miał jakiś konkretny instrument albo powinien go tworzyć, żeby dbać o pamięć wydarzeń, które są szalenie ważne, że to już jest kwestia autentycznie obywatelska.